z utęsknieniem czekając na Przemysława Kitę. Cieszymy się z tego, że on dziś zacznie od pierwszej minuty, która właśnie rozpoczęła się w sercu Łodzi. Gramy zaległą kolejkę Fortuna pierwszej ligi. Wchodził tam zdecydowanie Tiakane, brawo, Mateusz Michalski, wyrzucona piłka do boku, ale uwaga, protestują zawodnicy Widzewa, domagając się od gwizdania, że numer 24 to Filip Santos Oliveira, Portugalczyk w zespole gości, doświadczony 27-letni. Uwaga, próba strzału z woleja. Tiakane gdzieś tam czaił się za plecami naszych obrońców. Zobaczymy, kto utrzyma piłkę. Proszę, pierwsza strzała tutaj. Koszulkach, dwie ręce uniesione w górę Samca Talara, on na piątkę przechodzi ta piłka, ależ tutaj pusty bramkarza. Przelot Marka Kozioła, ale zabrakło. Fatalnie to ocenił Tanżynie bramkarz gości. Chyba. Tak jest, tu Tanżyna pola nie przeciął tej piłki, może Tiakane już na szybki. Wysokości 16 metra będzie piłka po ziemi w pole karne Widzewa, jeszcze zamykają to goście, dobrze nie zablokował tego, tak do samego końca Samiec Talar. Okazja jeszcze oj, w polu swobodnie. Karnym. No, bali się chyba na zobaczmy, na jak moment. To wyglądało. Taka interwencja, no naprawdę na... Stawić się teraz rywalom. Oni naciskają na Kostakiewicza. Ten dobrze zwiódł rywala. Pociągany Kit, ale dobrze podłączył się Michalski po ziemi, ale źle dograł tutaj w stronę. Właśnie skorzystał z tego miejsca, które wypracował mu Kita. Wychodzimy z pola karnego. To na pewno błąd. Uwaga. Świetnie, Kita, zablokowany jest Kita. Okazja do Tomczyka, Tomczyk, nie ma bramki, zablokowany tutaj jeszcze przez obrońcę, nie ma faulu, jest faul, rzut karny dla Widzewa. Podchodzą od razu zawodnicy, to nazwał, może samego podcięcia tam nie było, ale upadek na pewno. No Przemek, zobaczmy tę walkę Przemysława Kity, to jest 60%. Tak jest, to teraz strzeli w środek. No zobaczmy. Gwizdek już jest, podbiega teraz Tomczyk, prawa noga. No, to taki strzał może ani w lewo, ani w prawo, ale najważniejsze. Ale jakże to bardzo jest skutecznie. Jakże ważny strzał, jakże 1 ważny. 1 do 0, świetne rozpoczęcie. Zobaczmy, pewne uderzenie Pawła Tomczyka. Tak, no naprawdę, korony trzeba czujnie, bardzo ładnie wchodzą teraz lewą jest... stroną. Dwóch Widzewiaków doskakuje. Wrzutka mocna, zostaje Wrumbel w bramce. I przenosi piłkę nad poprzeczką. Ale pokazuje arbiter i słusznie, że faulował. Krystian Nowak wychodzi za plecy Kita. On teraz właśnie przyjął piłkę zagraną przez Nowaka. Doskonale Kita do wbiegającego Michalskiego. 25 metrów do bramki. Michalski do lewej, podłączył się Samiec Talar, nawija rywala. I tutaj zabrakło. Za dużo. To wyglądało, bardzo szybko przenieśliśmy ją w pole karne gości, ale... Tak, ze strony... Zobaczmy, tutaj bardzo łatwo wchodzi w dryblik, sam jest Talar, Kita w polu karnym na spalonym. Niestety. Na spalonym, niestety, już 10 metrów od bramki Wrąbla. Coś tutaj kombinują, coś pokazują koroniarze, piłka na zamknięcie, jest Nowak. Jest na linii Wrąbel, odprowadził futbol. No i widać to po Widzewiaku. Filipe Oliveira, prawa strona, bardzo niebezpiecznie, Szymusik. Ładna centra. No i próbował to wszystko Ilmaz. Nie udało się przejść tej piłce. Wraca tam zagraniu, piłka. Ale jeszcze Ilmaz dostał podanie w środek. Dobrze Wrąbel w ostatniej chwili. Dobrze i w drugie tempo wyszedł nowy golkiper Widzewa. Tiakane, lewa noga, potrafił. Chwilę był tylko przy piłce, teraz przebiega. Dostanie podanie w tempo. No, no niezły pomysł na akcję zespołową. Zastawia się Oliveira, Tiakane. No, taki spod kolana. Ładnie odwrócił się przyjęciem piłki. Dobrze, teraz wychodzą goście z tą akcją. Uwaga, środek pola, dużo miejsca. Będzie musiał interweniować Wrąbel. Nie, bo przekornie zostawił tę piłkę. A teraz Tanżyna znowu dobrze ustawiony. Znowu dobrze rozrzucił akcję do prawej. Samiec Talar będzie wchodził w pojedynek, ale nie poradził sobie tutaj. Jeszcze walczy. Tutaj duży plus po stronie Piotra Samca Talara. Sprytnie w pole karne. Co zrobił Kita? Ależ to wykonał Samiec Talar. Gol! 2-0. Widzewa, Korona Kielce. I mamy pierwszego gola Piotra Samca Talara. Ale znowu Kita, co zrobił Przemek, jak on odwrócił się obejrzyjmy z rywalem. To jeszcze raz, proszę. Tutaj znowu dobre zachowanie też Samca Talara, ale Kita, jak on to zrobił. I podąża za akcją, z 11 jeszcze odbił piłkę któryś z obrońców i wylądowała ona w siatce. Naprawdę, no czapki z głów przed Przemkiem Kitą, no to jest zachowanie, to nie jest pierwszoligowe tak. Zachowanie. Tylko? Muszą grać przez środek. No, próbuję jakiegoś rozwiązania, Tiakane.
Ależ ta piłka prosto padła, nie doszła tutaj do Tiakany. Jeszcze szansa dla Korony, ale niecelne to uderzenie Hugo. Trzeba przyznać, że Przemek Kita nie pozwala kolegom usnąć z przodu, tylko stara się ich cały czas uruchamiać. Szybki piłkarz, potrafiący walczyć o piłkę, uwaga. Lisowski w pole karne uderzał jednak na bramkę. Myślałem, że to jest... Zobaczmy, jak widzewiacy się ustawią tutaj w defensywie. Oj, mamy teraz... Brawo. Padł Łukasz Kosakiewicz dwa razy. Zobaczyliśmy. Możdżyk gasi piłkę i sprytnie za plecy na Tomczyka. Tomczyk rozpędza się, już jest w polu karnym. Paweł Tomczyk podniósł głowę. Prawa noga Tomczyk, ale prosto w bramkarza. Jeszcze nie koniec, tutaj bawią się w obronie. Wypuścił. W pole karne. Kita. No potrafi Przemek naprawdę wszystko. Musiał się ratować. Gdyby nie interweniował Kozioł, to myślę, że miałby problemy ogromne. Otarła się piłka jeszcze. Przy stałych fragmentach Kite. Na krótko samiec Talar, już w polu karnym. Tam się łapią ładnie widzę. Na zamknięcie, czy to był faul na Tanżynie? Nie, każe grać arbiter, tutaj nie mogą protestować, muszą wrócić karny. Jednak zmiana decyzji. Podskakujący na linii jeszcze Kozioł. Tomczyk zmylił mnie! Ho, ho, ho! Naprawdę tutaj Kozioł wykazał się... No, 2 metry prawie wzrostu. Na linii 16 metra. Zobaczmy, co wymyślą. Możdżeń na bramkę po ziemi i wybija Kozioł. Nie musiał chyba. Do Tiakane wrócił Michalski, naciska Senegalczyka, ale ten odpycha, ustawia sobie to sam za Talara. Wchodzi pomiędzy trzech naszych zawodników, piłka na 11, strzał głową w rąbę. Ojej, to... A piłka minęła, mieliśmy prawy ogromne... super. Wchodzi do Szymusika, wbiega Marco Perwin, proszę. Naprawdę to tutaj musi być bramka. Ja znowu Szymusik do Tiakany, już na wysokości pola bramkowego. Lewa noga Tiakany na 11. Michalski, nie ma tu nikogo do asekuracji. Nikt nie zbiera drugiej piłki. To są zawodnicy w białych koszulkach. Będzie szansa na uderzenie. Nie, świetnie obsłużony Tiakany w pole bramkowe. Nie kończy się to bramką dla Korony. Mieliśmy złożenie praktycznie na strzał do pustej bramki. Przegrywamy do środek Tiakane. Pola tutaj. W środku jest Ilmaz. Ilmaz nie pograć z kolegami. A Mejał bezpiecznie do Kosakiewicza. Dobrze pokazał koledzy się do gry. Mucha. Powinien Marcin zostawić piłkę, bo chyba będzie spalony. Nie ma. Robak, prawa noga i świetna interwencja Kozioła. Nie doszedł do niej. Paulu teraz walczy po czobut do Robaka. Robak sprytnie prosto padle do Kuna. Jest trzech na dwóch. Już nawet nie. Teraz Kun do prawej, do Muchy. Zostawia Robakowi. Robak lewą, ale w ostatniej chwili wróci. Trzeba umieć wykorzystać. Ale też zobaczmy, nie mamy rusza zbyt wielu piłkarzy. Ależ to zrobił pomiędzy nogami Krzywacza. No, coraz ciekawiej nam dobrze się pokazuje rozwija się Michael. Brawo dla naszych zawodników. Już w polu karnym Amejał po ziemi, ale uprzedzony Marcin Robak będzie rzut rożny. Wrzutka. Zwycięstwem, które zaraz stanie się faktem. Tak jest, to tak ostatni jest gwizdek sędziego Piotra Lasyka. Widzew wygrywa w zaległym meczu Fortuna pierwszej ligi 2-0 z Koroną Kielce. Obydwa zespoły, 7 strzałów celnych Widzewa. Nie było celnego strzału piłkarzy Korony Kielce. Strzały celne.